Nie myślałam nigdy o tym. Aczkolwiek skończyłam technikum chemiczne w Tarnowskich Górach. Więc ale to bardziej tak, no bo mama jest chemikiem, bo brat jest chemikiem, więc tak sobie pomyślałam, że może ja też będę chemikiem, ale raczej nie było innej alternatywy. Ja lubię wszystkie. To nie ma tak, że wolę czarne, czy tam. Każdy aktor ma różne okresy, bo tak jak ludzie, czy tam coś, no mamy różne stany, różne etapy w swoim życiu, więc te role, ja mam takie wrażenie, że my je sami przyciągamy. W Wałbrzychu, gdzie byłam przez 8 sezonów, przez prawie 9 lat, był czas, gdzie grałam bardzo delikatne role, a potem jakoś przyszedł czas, co jest śmieszne, bo wtedy urodziłam dzieci. To zaczęłam grać takie właśnie Lucyfera, albo jakieś takie mężczyzny grałam, takie bardzo silne, takie, no mówili, że Mirka Robocop, że taka ten, ale... A teraz z kolei mam czas na zabawne role, na jakieś takie właśnie pajacowanie, co też mi odpowiada i też czerpię z tego wielką, ogromną radość. Ciekawość. Tylko i wyłącznie ciekawość, co będzie. Ja też nie lubię w teatrze tego, że ja w ogóle nie lubię grać przedstawień. O, ja uwielbiam próby, kiedy coś się dzieje, kiedy cały czas jeszcze coś można i się próbuje i ten. A potem jak przychodzi do przedstawienia, to już cały jakby ten produkt jest zrobiony, są już te ramy, poza które ja staram się wychodzić za każdym razem, coś tam zmieniać, coś szukać w sobie nowego, coś no jakby taką też mam duszę, ale właśnie to jest, nie lubię tego, jak patrzę na kolegów, na ten, że oni zrobili i tak jest już, że to mnie trochę tak, nie lubię tego. A co czuję, no właśnie tą ciekawość i takie, co dzisiaj będzie nowego. Jacy ludzie siedzą na widowni, zastanawiam się zawsze. No i takie rzeczy zwykłe.